Dłuższego czasu uczę się stania na rękach, prawdopodobnie już od ponad roku, o Jezu, jeżeli nie lepiej. Ale w ostatnim czasie zauważyłem znaczną poprawę w tym staniu na rękach i w końcu zaczynam nad tym panować, zaczynam kontrolować całe swoje ciało do pewnego stopnia. Dlatego dzisiaj chciałem podzielić się z Wami informacją na temat jednego bądź dwóch ćwiczeń. To w zasadzie można podpiąć pod jedno ćwiczenie, które bardzo pomogło mi w tym, żeby w końcu stanąć na rękach stabilnie i trzymać tą równowagę, bo nie mówię o chodzeniu na rękach, nie mówię o staniu na rękach przy ścianie, mówię po prostu o prostym staniu na dłoniach na ziemi bądź na poręczach. Dużo ludzi zastanawia się nad tym, jakie mięśnie ćwiczyć, jak trenować, żeby poprawić, nie wiem, przyzwyczaić ciało do tego stania na rękach. Czasem myślą, że muszą bardziej wzmocnić plecy, czasem mówi się, że trzeba wzmocnić brzuch, barki. No pewnie, oczywiście, kalistenika przy takich ćwiczeniach, całe ciało pracuje, także wszystko trzeba w zasadzie trenować. Ale jest jedna partia mięśniowa, część ciała, o której większość ludzi zapomina kompletnie. I są to, moi drodzy, paluszki, paluszki, palce, dłonie. Są to dłonie. Aż soczysta wymowa, pluje, ale to jest prawda. Większość z nas ma zbyt słabe dłonie i pomyślcie, zastanówcie się, tak logicznie rzecz biorąc, ile czasu zajmuje nauka stania na rękach? Raz w życiu usłyszałem świetną odpowiedź na to pytanie, dokładnie tyle samo, ile zajmuje nauka stania na nogach. Facepalm, ale to jest prawda, też, ponownie. Także stoicie na nogach, nie używacie w zasadzie czworogłowego, nie używacie łydek aż tak bardzo. To jest, pomijając kwestię samej równowagi, balans, całą stabilizację zawdzięczacie swojemu stawowi skokowemu i tym, że palce wbijają się w ziemię. A jak macie długie stopy, tak jak ja, to jest Wam jeszcze łatwiej. Ale chodzi o wbijanie palców w ziemię. Pierwsza wskazówka: należy wbić palce w ziemię. Porównując mechanizm stopy z mechanizmem dłoni, jak widzicie na porównaniu, bardzo łatwo zobaczyć, że w zasadzie, no kiedy stoimy na rękach, jest to odzwierciedlenie tej pozycji, jakbyśmy stali na nogach. Także. Przechylamy się do przodu na nogach, nie wywracamy się, ponieważ wbijamy palce w ziemię. I cofamy się do tyłu, do prostej pozycji. Pierwsza rzecz, dłonie na ziemi w siadzie płaskim, wychylanie do przodu, na boki, do tyłu. Pomoże to Wam przyzwyczaić, wytworzyć ten, poprawić zakres ruchu i przyzwyczaić stawy i ciało do tej pozycji, dłonie. Następnie wzmacnianie palców. I to jest ta główna część, wzmacnianie palców. Jeżeli macie słabe palce, nie staniecie, nie złapiecie tej równowagi. W momencie wybicia ze stanu równowagi będzie Wam ciężko powrócić do tego, dlatego najważniejsze ćwiczenie według mnie, podpieramy nie dłonie, ale już same palce. Opieramy swój ciężar ciała na palcach, podpieramy się o ziemię i próbujemy podnieść swoją, za przeproszeniem, dupę do góry, będąc podpartym na palcach. Następnie, jeżeli to już będzie dla Was zbyt łatwe, dalej trzymacie pięty na ziemi, ale po prostu robicie przytrzymania. Czyli na przykład podnosicie tyłek do góry na 10 sekund i trzymacie na palcach tą pozycję, tyłek w powietrzu przez 10 sekund, odkładacie. Uwierzcie mi, Wasze palce zaczną płakać. Później dla zaawansowanych myślę, że może przyjść czas już na oderwanie tych pięt od ziemi, także podrywamy pięty do góry. I w L-sicie możemy siedzieć w podparciu na palcach. Tego jeszcze nie pokazałem na filmie, bo teraz mi to przyszło do głowy, ale w zasadzie możecie robić też pompki na palcach, bądź pompki na kolanach, jakby na palcach, ale będąc w podparciu na kolanach. To jest chyba w ogóle najłatwiejszy wariant. W każdym razie chodzi o to, żeby
na palcach jak najwięcej się podpierać, żeby wzmocnić te palce, bo one pozwalają nam wytworzyć odpowiednią dźwignię, żeby zrównoważyć, żeby powrócić do stanu równowagi. Myślę, że to by było na tyle. Kolejną ciekawą informacją jest to, że niedługo Jack Gadowski będzie robił u mnie wjazd na chatę. Przygotowałem dla niego coś specjalnego, coś czego jeszcze nikt nie zrobił na jego kanale. Myślę, że będzie dobra pompa. Bo, no dobra, powiem wam. Napisałem piosenkę, napisałem rap fitnessowy. Tekst do piosenki mam już napisany i razem z Jackiem będziemy nagrywać teledysk do tej muzyki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale co, trzymajcie kciuki i miejmy nadzieję, niedługo będziecie w stanie wysłuchać mojego pierwszego rapu. Ma być zabawa, to będzie zabawa, będzie śmiesznie, myślę. No i oczywiście zapraszam na swoje strony, Instagram, Facebook, AJ The Polish American. Zapraszam serdecznie. Dajcie znać, w jakim stanie są wasze palce po tych ćwiczeniach, czy wam się podobają, czy wchodzi. I co? Peace out, brother. Widzimy się następnym razem. We'll be right back.